Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online po polsku razem z Pawłem. Dzień dobry, cześć i czołem, tak jest. Przed chwilą na czacie miałem jakąś cyrylicę, nie podobało mi się to. Czemu? Ale, mówisz? Ale teraz nie jesteśmy lubię, w oddzielnym. A, no to ja też. Udaj się dość. Czekaj, ja mam tutaj PWP blisko. Bierzemy? No jak to? No tak, przecież ty mi zniszczyłeś dopiero co mój fantastyczny pojazd latający. No bo, nie, no bo Lucek zaparkował dosłownie na środku autostrady swój motocykl. No i cóż, miałem poradzić, hamowałem, ale niestety się nie udało, nie zdążyłem. No, otwieraj sobie tam, ja wsiadam na działko. Dobrze. Czemu z nożem na mnie czyhasz? Nie czuję się bezpiecznie. Bo nie czuję się bezpiecznie, bo ostatnio mi zniszczyłeś pojazd. Przepraszam, to mi się w ogóle... BWP ma słabe hamulce, zobacz, będę hamował teraz, o. Patrz, patrz, jak długo hamuję. I zanim wyhamowałem, to ci wjechałem w motocykl i się wysadził. I nie wiem dlaczego, że się sam wysadził, to jeszcze musiałem zapłacić 20 tysięcy. No właśnie, on mi wysadził mój pojazd, a ja musiałem zapłacić 20 tysięcy za to, że on mi wysadził. No to wiesz, to są koszta ten papierkowej roboty pewnikiem. Nie wiem, nie mam żadnego... No już strzela, no. A kto kupi amunicję? Myślisz, że co, że kawa sama się uzupełnia w barku? Że amunicja sama się uzupełnia? Nie. Ktoś musi ją kupować za pieniądze firmowe. O, czekaj, jest. Tu będziemy wjeżdżać do tunelu tego fajnego. Ło, stary, a tego ciasnego zrobimy... małego? No, tego ciasnego, to ciasnego jak aha. Lubisz. Tylko tak... zawsze dostawaliśmy na starcie jakiś pojazd, a teraz co? Wiesz co, ja nie wiem, czy się zmieścimy, może wyjść i nasmaruj go. Jak w tych, jak to było? Wazylinką no, szybkich i wściekłych? Nie, to było w tym. To było w czterech pancernych. Ale to w środku, tam pod spodem jest, tak? Ej, ale tu no, nie ma bardzo jak wjechać. Jedź, człowieku, to jest BWP. O, się, to jest BWP, nie? Właśnie coś nie za bardzo. Beznadziejnie. Ale uważaj, bo niektóre żołnierze to oni mocno strzelają. Normalnie, kto to widział? Ua! Czemu nie mogę ten hopsać? No, teraz mogę. Weź przez to, ja też kogoś chcę zabić. Stój! Ja tam cię osłaniałem, żebyś miał czysty przejazd, no. Jasne, tu nie ma przejazdu, bo tu jest tak tłusto ludzi. Czekaj, poddaj się! Patrz, no nie chcę umrzeć. Tak za koleś. Ale motocyklami byśmy tu wjechali, opresorami. Dobra, tego, weźmy to. O. Czemu był różowy? Pasułka! Był różowy, a teraz jest ten. No to bierz... O, tak? A rzeczywiście, no. Ten jest różowy, ten też był jakiś to taki... No i bierzemy różowego, ja biorę różowego. No, ja też chcę różowego. Ale ten też był różowy. Zmienił nie, kolor był, znowu. Tylko... Co jest grane w ogóle? Lel, no spoko. Złośliwy. Dobra, może być różowy od biedy. Dobra. Ja czekaj, czy oni w tunel chodzą? Chyba tak. A, to głupki, na... Czy oni naprawdę się spodziewali, że będziemy jechać, znaczy szli na piechotę? Wiesz co, czekaj, przejadę, dam radę. To gdzieś, głupki. Patrz? Kurczę, czekaj chwilę, bo to nie jest takie... O kurde! Wszystko dobra, pod kontrolą. Spokojnie, pod kontrolą wszystko, oczywiście, że tak jak zawsze. Tam będziemy się... Co ja będę mam nadzieję, biegał? Że będą dwa opresory. Czekaj, ja zaparkuję z tyłu, wiesz, żeby nam nie zastrzeli nas. O. W ten sposób. Dobrze, ale super to zrobiłem. Widzisz? Czekaj, bo tu mam jakiś tłumikiem, bez sensu. Gdzie on jest? Czekaj, gdzie oni są? Stać! Policja! Antykotełowa! Animal Planet! Stój! Ach. Ach, są dwa opresory? Tak. Wygląda na mapce jakby to był jeden, ale są dwa. Dobra, dojdę do jednego. Rakiety czy... Rakiety, nie? Na grubo, rakiety. Oczywiście, że rakiety, czekaj, tędy pojedziemy. Ty tunelami musimy razie. Uciekać. Dopalacz? Nie działa za bardzo. Jak nie działa? No, mam trąbienie. Lel, w opresorze trąbienie, nie wierzę. W opresorze powinno być nie trąbienie, tylko powinna być rakieta. No oczywiście, to jest jakieś wyłączone teraz. Ani trochę mi się to nie podoba. O kurde, ale rozpierdolę. Ty uważaj tam trochę. Ale uderzy mi nic się nie stało, widzisz, jestem nieśmiertelny teraz. Jest dobrze, spokojnie. Skrzydła nie działają. No skrzydła też nie działają, w ogóle to jakaś lipa. Mam dopalacz już.
Już masz dopalacz? O jest, faktycznie. Tak, i skrzydła działają. Dobra, ja używam swojego trybu latania, tego fantastycznego. Czekaj chwilę, uno momento, to nie jest takie... Kurde, no musi się naładować. Za grubas. Śmigłowcem na mnie? O, naprawili tego bagażu. No się zauważyłem, bo ja zacząłem spadać. Kurde, no. Bez sensu. Ale i tak dłużej da się lecieć. O, ja tutaj nad wodę to teraz bierzesz. Ej, oni tak do mnie polecieć. Też strzelają chyba. Ja im uciekłem. Co jest grane w ogóle? Czekaj, może pojadę ziemią. Ej, chwila, podkupiłem krzywdę sobie. Zaraz będę, poczekaj na mnie. Dobrze, czekam. A, potknąłem się! Nie, ciasno było, wiesz? Muszę cię gdzieś schować. Było ciasno, przepraszam. Schował się na Maze Banku. Na Maze Banku się schowasz, mówisz? No. Dobry pomysł. Dobra, jestem na szczycie budynku. Czekam na ciebie, żołnierzu. Już prunę. Jak na Maze Banku jesteś, jak widzisz, na Maze Banku nie ma? Nie, na Maze Banku nie jestem, jestem tutaj na budynku. Czekam, żeby mnie, wiesz, nie atakowali. Aha. No dobrze. Ty lecisz, czy jedziesz? Trochę tak. Chyba, no właśnie widzę, wszystkiego potrafię. Dobra, lecimy. Dobra. Haha! I believe I can fly. Gdzie ty jesteś? A, tam z tyłu, to wygląda jakby jakaś taka mucha latała. No to wyglądasz jak ważka i co? No. Dokładnie. Okej. Co? Aha, bo to... Oni kuszą, że... Mam nadzieję, że taki samolot będzie można... Co, to możesz wjechać? Jestem. Wow. Dobra. I co, koniec? Ja ci powiem jedną rzecz. Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie można kupić ten samolot i będzie można nim latać. No, wiesz, jaka akcja będzie z widzami. Tyle razy w misji było, tyle razy w misjach pokazywali, więc powinni go w końcu dodać. No, a to by była akcja. Jest genialny. Nawet jakbym miał kosztować... To jest koniec misji, ale nie, na miniaturce... Ja mam pomysł. Słuchajcie, podpowiedzmy Rockstar. Niech zrobią ten samolot do kupienia, tak? Była to był jacht. Latające centrum dowodzenia. O. No i to będzie samo tak latać dookoła mapy na przykład i będziesz mógł skanierki rozwalać innych graczy. Na przykład, nie? Cokolwiek. Na przykład z jakichś środku, dział albo rakie. Segmenty, na przykład sypialniany, na przykład na czołg. No. Takie tam, nie? Różne rzeczy. Ale żeby to tak też samo latało, że tam będzie autopilot i będziesz mógł też sam tym latać, jak wiesz, no kierować. Tak tym. O, ale to by było coś, dobre. Coś w stylu jachtu, nie? Tak kupowało się jacht, tak możesz kupić duży samolot. Prezydencki, super wypasiony ten pancerzony. Za 60 milionów. Mhm. Nie przesadzajmy. O, to by było dobre. No. O, i to by tak latało dookoła mapy. Mhm. O, ale super by to było. Patrz co robimy! Samolot jest, będziemy lecieć! Mam nadzieję, że pilotuje. Nie pilotuje, Holender, jasna. Ej, co jest grane? Opuść teren! Lecimy, dawaj, lecimy! Czemu ty nie masz kasku? Ja mam głowę kota. Czekaj na mnie, no czemu dopalacz żeś zużył? No bo rozłożyłem sobie. O kurcze. Mamy chyba jak najdalej dolecieć. Ej, opuszcza mi się. Dobra. Opuszcza mi się. Uwaga na śmigłowce. Proszę, jesteśmy na takiej wysokości, ale super ten samolot jest. Ja go pragnę. Nawet jakby ci kosztował 20 milionów, to go kupię. Kupię 20 szarków i tyle. 20 szarków. Czy tam już lądujesz, czy jeszcze nie? No już powoli się a, tak... A, bo jestem jeszcze na wysokości chmur. Podkreślam... No to, co ty czekasz? Ja już jestem przy celu. Mam to zniszczyć? No ja tutaj niszczę wszystko po kolei. Zniszcz mobilne centra operacyjne. Aha! Dobrze, okej, nie ma problemu. Tylko niszcz powoli, wiesz o co chodzi. No wiem, a, dobra. A, już nie ma. Jedno musiałem zniszczyć szybko. Dobrze. Było blisko! Koło mnie! Hejka! Ja myślę, że trzeba... O shit! Ej, tutaj fajnie, możemy postrzelać się z innymi jeszcze. Chodź, postrzelamy się z nimi. Pokażemy im, jak się gra w GTA! Dobrze, tak, a ciekawe, czy nam rakiety się nie skończą czasem. Chyba nie, bo to misja jest.
Rakiety nigdy się nie kończą. Dobrym ludziom się nie kończą. Jezu, co te insurgenty takie słabe są? Dawaj, tutaj jeszcze jakiś jest. Jest tam, coś jedzie? No już tam jadę do ciebie. Nie, już nie ma. Czekaj, to sprawdźmy. Wow! A, lubię tak na styk. Wiesz, to chyba nic nie ma. Dobra, zniszczmy go już tam. I co on sobie tak stoi? Ej, po gdzie prostu? To? Ludzie są. Co, już? Nie wiem, strzelamy, musimy jeszcze? Poprawić chyba. Tak, dobrze. Bo tam z tyłu ludzie są, musimy popchnąć to do ludzi. Czekaj, tu się do tyłu chyba da wjechać. Co ty? No teraz już musimy to zrobić. Czekaj, o! Prawdziwa ciężarówka jest w ruchu! To były failowe ciężarówki! Leć szybko ze mną! Czekaj, czekaj! Nie! O kurde. Mm. Tylko nie utop motocykla. Bo jest taka opcja tutaj. Nie, co ty, ja mam doświadczenie. Jesteś doświadczonym zawodnikiem, mówisz? Kurde. Tak. Dawaj, Paweł, gdzie ty? Tutaj chodź. Co ty, na przestrzał? No to dobrze. Ja mam latający motocykl, a ty? O, shit, ja się odbiłem od tego, od słupa. Nad kominami. A mi się wydaje, że my nie możemy w tej misji z nich spaść. No tak mi się też tak wydaje, bo tak przywalimy parę razy i... Znaczy nie, pewnie spadniemy w pewnym momencie. To jest policja taka, te misje to taka reklama tych wszystkich pojazdów, tak, nie? Bo one są tutaj reklama, tak jest. Kupcie nas. Znacznie ulepszone, no. Z mojego motocykla nie spadniesz. O, tam jadą. No co? Ciśniemy ich grubo. Ej, śmigłowiec, ja biorę śmigłowiec. Ale nie może mi go namierzyć. O, już. Ekstra. Ej, osłaniam cię, Paweł. Strzelaj we mnie. Osłaniam cię. Czekaj, ja próbuję... Insurgenta, insurgent leży. Puziczka mi zostało. Dobra, strzelam do tego dowództwa. Dobrze. Mocne to dowództwo jest teraz. Tam to były failowe, ja tu chyba 6 rakiet już puściłem. Ej, uważaj, tam rakiety latają. Dobrze. Yeah! Yeah! Mamy to! Uwaga, strzelam dalej. Woo-wee. Uciekamy stąd. Dobra, już. Teraz musimy jakoś przeżyć. Co ty, jak 3 km mamy do przejechania. Ja proponuję jechać po ziemi. Ale to w linii prostej to byś miał szybciej. Właśnie, ale trzeba jechać po ziemi, chodź. Bo po ziemi musimy pokazać też, jak te motocykle jadą po ziemi szybko. Gdzie ty jedziesz? Czekaj, dobrze? Już tam muszę do ciebie dojechać. Chwilka, już się spiknę tutaj, czekaj. Przyziemienie. Już tam do ciebie cisnę. Dawaj. No, 3, 2, o kurde. Wow! Ej, rzeczywiście nie mogę spaść. Ładnie. Ale fajnie to wygląda bez tych śmigieł jednak. Wow, nie można spać faktycznie. Przywalimy bezpośrednio w radiowóz i nic. Może jedźmy pod prąd, będzie śmiesznie. Nie no, bez przesady. We mnie strzeliłeś! Jak mogłeś mi strzelić w buzię? Znaczy w ten, uśmiech inny. Tutaj spróbujmy. W uśmiech inny. Mój drugi uśmiech, ten ładniejszy. No nie? Przeleciałeś mnie. No to w drzewo i dalej jadę. No rzeczywiście, nie da się spać, ta misja jest przesadzona jakaś. No jest wysadzona, jak ziemniaki. Trzeba by było poulepszać te motocykle jakoś, żeby one właśnie tak... Było jakieś spadanie odporne, żeby się z nich nie spadało. No w sensie, bo normalnie w sesji to cały czas ja z niego spadam. No, będę pierwszy. Czekaj, jak to pierwszy doleci? O, ale czekaj, bo ja tam przyleciałem pierwszy, ale nie dotknąłem jeszcze. No a to właśnie trzeba dotknąć, przylądować. Aha. No można na pewnej prędkości wlecieć i będzie dobrze. Tak? Czekaj. O nie! co ty robisz? Czemu ja mam taki dziwny kask? Ja nawet tylko nie kupiłem nigdy. Ja dalej lecę. Jest? Nie by się skończyła misja, ja tak wyleciałem. Co jest? Tak? Ja dalej jeżdżę teraz. Ale możesz wrócić? No właśnie wszystko mi zniknęło, a ten mogę jeździć. Okej, okay. Nic nie zniknął. Czekaj chwilę, wracam. O szlak, czekaj, juj. Czy ty to widzisz, czy nie? No widzę, że tam coś nie możesz zrobić tutaj za bardzo. No, czekaj chwilkę. Tutaj jakiś gość rozmawia przez telefon, gdzie ten Paweł jest.
Och! O, jestem! Na szczęście, a tu w ogóle jakiś gracz jest, słuchaj. Gdzie? Ja jakiegoś gracza widzę, normalnie w kasku z rakietami. To ja. Nie, to nie jesteś ty. No, to ja. Tak wyglądasz? Taki kask masz? Tak, ja czekałem na ciebie, no. Aha. Ja właśnie nie wiem skąd go mam, bo nawet tego nie kupiłem ani razu. To było dziwne. Dobrze, czyli co? Zrobiliśmy wszystkie misje? Nie, no to niemożliwe, musimy jeszcze jakąś mieć. No i wygląda na to, że z Pawełkiem pocisnęliśmy już wszystkie misje, bo ta służba utarcz... Ta służbowa... No, ta ostatnia misja już zrobiona. To już idzie. Widać zmęczenie, bo zaczęliśmy od 6 rano, słuchajcie, tak jest. No, tak. Jak zawsze. Zawsze o 6 rano wstajemy, nagrywamy. No i właśnie tak wyszło, że już mózgi tam jeszcze nie są takie... Tak. No nieważne. Nieważne. I teraz tak, zrobiliśmy sobie te wszystkie misje i teraz jak wchodzimy do Warstock, to mamy te wszystkie samochody po zniżonej cenie. To znaczy ja mam, bo Paweł musi je zrobić u siebie teraz, te wszystkie misje. No. No, ale ja mam po niższej cenie, na przykład BWP za 2 325 000. Można sobie kupić dużo taniej. Już mam do BWP fajne ulepszenia też podblokowywane, także to będziemy sobie patrzeć w następnych odcinkach. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Trzymajcie się, hejos.